Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Kargulewicz i w dzisiejszym odcinku poruszymy niezwykle ważną kwestię prawidłowego nawodnienia naszego ustroju. Odpowiemy sobie na pytanie, jaka woda jest najlepsza, którą wodę powinniśmy wybierać. Czy powinna być to woda mineralna, a może woda lecznicza? Czy może zwyczajna woda z kranu wystarczy do zaspokojenia potrzeb naszego organizmu? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym powiedzieć, jak ważną w ogóle rolę spełnia woda w naszym organizmie. Mianowicie woda stanowi główne środowisko przemian, procesów życiowych, które zachodzą na poziomie naszego organizmu. Woda jest potrzebna, ponieważ warunkuje prawidłowy przebieg procesów przemiany materii. Bez wody trudno byłoby prawidłowo metabolizować składniki pokarmowe. Też woda jest potrzebna jako rozpuszczalnik ważnych związków biologicznie aktywnych. Rola wody to także usuwanie szkodliwych, toksycznych produktów przemiany materii, czyli można by powiedzieć, że prawidłowe nawodnienie, dbanie o podaż płynów będzie sprawowało taką funkcję detoksykacyjną, czyli odtruwającą. Woda to też kwestia jej roli w procesie trawienia, przesuwania mas skałowych. Mianowicie woda wpływa na prawidłowe przesuwanie się treści pokarmowej w jelicie. I to dlatego osoby, które piją zbyt małe ilości płynów, mogą mieć problem z zaparciem, z obniżoną, że tak powiem, motoryką, zmniejszoną motoryką przewodu pokarmowego. Rola wody to także procesy termoregulacyjne. Mianowicie woda pozwala nam utrzymać prawidłową ciepłotę naszego ciała. Patrząc na kwestię, jak wygląda zawartość naszej wody w naszym organizmie, tak naprawdę mamy tutaj dosyć szerokie zakresy wartości. Niemniej jednak woda to podstawowy składnik, który tworzy nasz organizm. Zawartość wody w ludzkim ustroju oscyluje między 45 a 75%. I oczywiście można wymienić tkanki, które są mniej uwodnione. Przykładem jest na przykład tkanka tłuszczowa, która tej wody zawiera tylko na poziomie 10%. Ale przykładowo podprodukowane w naszym organizmie aż w 99% składa się z wody. I też oczywiście kwestia wieku będzie tutaj istotna. Im jesteśmy młodsi, tym zawartość wody w organizmie człowieka jest większa. Dlatego dzieci są bardziej podatne na odwodnienie. Im jesteśmy starsi, sukcesywnie ta zawartość wody ulega w naszym organizmie zmniejszeniu. I teraz pytanie, jaką wodę powinniśmy wybrać? Czy powinna być to woda mineralna, a może woda lecznicza? Czy wystarczy zwyczajna woda z kranówki? Mianowicie, jeżeli jesteśmy osobami ze względnie stabilnym stanem klinicznym, bez ciężkich chorób ogólnoustrojowych, a dodatkowo nasza codzienna dieta dostarcza wszystkich niezbędnych składników mineralnych, głównie mam na myśli wapń oraz magnez, to z powodzeniem możemy do nawadniania sięgać po wodę z kranu. Jak pokazują badania w większości miast Polski, ta woda ona jest o bezpiecznym składzie, tak więc z powodzeniem możemy ją wykorzystywać. Na pewno argumentem przemawiającym za spożyciem wody z kranem jest to, że litr przykładowo nisko zmineralizowanej wody mineralnej kosztuje około 1 do 2 zł, przy czym litr kranówki to tylko 1 grosz. No ale pytanie, czy możemy postawić znak równości pomiędzy wodą z kranu a wodą mineralną? I tutaj musimy sobie zadać pytanie, jakie mamy rodzaje wód mineralnych, bo jeżeli mówimy o wodzie tak zwanej źródlanej albo nisko zmineralizowanej, to ona ma skład zbliżony do takiej zwyczajnej kranówki. Ale na naszym rynku są też wody średnio zmineralizowane i wysoko zmineralizowane. I taka woda średnio zmineralizowana dostarcza więcej składników mineralnych niż ta woda z kranu. Mianowicie woda średnio zmineralizowana to jest około 500 do 1500 mg składników mineralnych w litrze. Z kolei woda wysoko zmineralizowana dostarcza nawet powyżej 1500 mg składników mineralnych w litrze. Tak więc jeżeli mamy problemy ze zbilansowaniem jadłospisu, naturalnie czasami możemy sięgać po wody średnio lub wysoko zmineralizowane. I w szczególności tutaj poleciłabym te wody, które charakteryzują się zawartością magnezu i wapnia. Jak okazuje się, te dwa składniki mineralne w postaci zjonizowanej w wodzie są bardzo dobrze przyswajalne. Żeby woda średnio czy wysoko zmineralizowana była dobrym źródłem magnezu, optymalnie, żeby ta zawartość magnezu oscylowała powyżej 50 mg w litrze takiego napoju. Jeżeli chodzi z kolei o zawartość wapnia, to minimum około 150 mg na litr takiego napoju. Dobrej jakości wody wysoko zmineralizowane potrafią nawet dostarczyć około 350 do 400 mg wapnia w litrze, czyli pijąc 1,5 litra takiej wody, praktycznie realizujemy nawet połowę zapotrzebowania na wapń w naszym codziennym jadłospisie. Więc myślę, że osoby, które są na dietach bezmlecznych, bezkazeinowych, z ograniczeniem laktozy, może być też to forma uzupełnienia wapnia w ich zwyczajowym sposobie żywienia.
Mówiąc o najlepszym przyswajaniu wapnia, magnezu, wskazuje się na taki stosunek molowy, który jest odpowiedni dla przyswajania, czyli mówiąc stosunek wapń-magnez 2:1. I często wody średnio wysoko zmineralizowane pozwalają na uzyskanie właśnie takiego stosunku. Wśród wód średnio wysoko zmineralizowanych warto też zwrócić uwagę na wody tak zwane alkaliczne. Wody, które zawierają zwiększoną ilość wodorowęglanów. I one mają pewne korzystne działanie. Zazwyczaj ten efekt obserwuje się, kiedy zawartość wodorowęglanów jest wyższa niż 600 mg na litr. Takie wody mogą mieć działanie nefroprotekcyjne, czyli u osób z łagodnie obniżonym wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego mogą spowalniać dalsze ograniczenie, obniżanie tej wartości. Czyli mówiąc wprost, mogą przyczynić się do opóźnienia procesu degeneracji nerek. Również wody alkaliczne mogą być korzystne w początkowych stadiach cukrzycy, bo jak pokazują dane, mogą one wpływać na obniżenie stężenia glukozy w surowicy krwi. Wody alkaliczne to także dobre rozwiązanie dla pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym czy też z nadkwasotą, bo jony wapnia często zawarte też w tych wodach alkalicznych powodują neutralizowanie kwaśnej treści żołądkowej. I co ciekawe też, wody alkaliczne mogą być przydatne w trakcie intoksykacji czy po intoksykacji alkoholowej. Mówiąc o wodach alkalicznych, mogą być to wody średnio wysoko zmineralizowane, ale też niektóre wody alkaliczne są zakwalifikowane już do kategorii wód leczniczych. I to są zazwyczaj takie wody, które dostarczają więcej niż 1000 mg wodorowęglanów w litrze. Inaczej nazywa się je szczawami, ale to już jest trochę inne zagadnienie. Jeszcze chciałabym tylko wspomnieć, że przeciwwskazania do wód średnio wysoko zmineralizowanych alkalicznych, do zastosowania tych wód w diecie, będzie występowanie ostrego stanu zapalnego w obrębie przewodu pokarmowego, a także choroba wrzodowa w okresie zaostrzenia. I przy tej okazji też chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt, że osoby, które mają nadciśnienie tętnicze krwi i wybierają wody średnio wysoko zmineralizowane, warto, żeby zwróciły uwagę na zawartość sodu. Mianowicie wtedy zawartość sodu w takiej wodzie powinna być nie wyższa niż 20 mg w litrze. Pytanie, które bardzo często pada od moich podopiecznych, to pytanie, czy mogę pić wodę gazowaną, która woda będzie dla mnie lepsza. Oczywiście czynnikiem często determinującym jest to, jaką wodę lubimy. I jeżeli nie mamy takich chorób jak choroba refluksowa, żołądkowo-przełykowa, jeżeli nie cierpimy na przewlekłe wzdęcia i też nie mamy stanów zapalnych gardła lub choroby strun głosowych, to z powodzeniem możemy sięgnąć po wodę gazowaną. Taka woda gazowana nasycona dwutlenkiem węgla będzie też korzystna dla procesów trawiennych. I też, co ciekawe, ma działanie bakteriobójcze, czyli wpływa korzystnie na stan mikrobiologiczny. U osób ze zdrowym przewodem pokarmowym, na przykład po wysiłku fizycznym, picie takiej wody gazowanej może nawet bardziej sprawnie wpływać na usuwanie toksycznych produktów przemiany materii i wpływać na lepszą rekonwalescencję potreningową. Oddzielnym zagadnieniem są tak zwane wody lecznicze. Nawet jest taka nauka, która zajmuje się leczeniem, kuracją pitną. Ona nazywa się tak zwana krenoterapia. I co jest ważne, wody lecznicze, które też są dostępne nawet w podstawowych dyskontach spożywczych, one nie powinny być używane do gaszenia pragnienia. Te wody mają ściśle określony skład, często bardzo wysoką zawartość składników mineralnych, wynoszącą nawet kilkadziesiąt miligramów w litrze takiej wody. Spożycie w zbyt dużych ilościach może skończyć się w sposób niepożądany dla naszego pacjenta. Mianowicie zbyt duże ilości tych wód na przykład mogą wywołać efekt biegunki. Dlatego też wody lecznicze powinny być spożywane na zalecenie lekarza, specjalisty do spraw żywienia, który określi ściśle konkretną dawkę, którą może pacjent przyjmować. A czy warto spożywać wody lecznicze? Myślę, że jest to ciekawe uzupełnienie terapii, wspomagania leczenia, czy też element profilaktyczny w wielu schorzeniach. Przykładowo wody lecznicze są wykorzystywane w leczeniu chorób wrzodowych, choroby wrzodowej żołądka dwunastnicy, w refluksie żołądkowo-przełykowym, również jako element spowalniania rozwoju cukrzycy, jako działanie też nefroprotekcyjne. I co ciekawe, takie wody lecznicze również mogą stabilizować glikemię, czyli problemy, na które dzisiaj, powiedzmy, cierpią populacje ogólnoświatowe. Wody lecznicze to też zastosowanie na przykład w terapii dróg moczowych, również w schorzeniach urologicznych, a także czasami mogą być wykorzystywane w na przykład nieżycie dróg oddechowych. Ciekawym przykładem są wody siarczanowe, które tych siarczanów dostarczają powyżej 250 mg na litr.
Takie wody wpływają korzystnie na motorykę pęcherzyka żółciowego, też w chorobach przemiany materii mogą być bardzo pożądane. Aczkolwiek tutaj jednoznacznie chciałabym zwrócić uwagę, że te wody lecznicze mogą charakteryzować się wysoką zawartością soli. I przykładem są właśnie wody słone, które dostarczają czasami w litrze nawet 3 do 15 gramów chlorku sodu. Takie wody na pewno nie powinny być spożywane przez osoby z nadciśnieniem tętniczym krwi albo z niewydolnością serca czy też nerek. Również są przeciwwskazane dla kobiet w ciąży oraz dzieci. I to jeszcze raz przypomnę, w szczególności jeżeli chodzi o niemowlęta, zawartość sodu w wodach nie powinna przekraczać 20 mg na litr. Tak więc, drodzy Państwo, wody lecznicze mają swoje działanie zdrowotne, mają korzystne działanie profilaktyczne, ale spożywamy je w ściśle określonych ilościach. Z kolei woda źródlana, woda kranowa albo wody średnio wysoko zmineralizowane powinny być stosowane przez nas na co dzień. I zwróciłabym uwagę, żeby w takiej przeciętnej diecie dorosłego człowieka występowało około 5 do 8 szklanek takiej wody właśnie źródlanej lub średnio wysoko zmineralizowanej. Jeżeli chodzi o zły wybór, który nie do końca zalecam jako dietetyk kliniczny, to wody smakowe, które oprócz tego, że dostarczają nam naturalnie płynu, ale jednocześnie dostarczają bolusu cukrowego albo słodzika, który też negatywnie wpływa na przemiany metaboliczne, czyli u osób borykających się z nadmierną masą ciała, z zaburzeniami glikemii czy innymi zaburzeniami metabolicznymi, nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Mówiąc o dostarczeniu odpowiedniej ilości płynów, nie sposób nie wspomnieć o tak zwanym bilansie wodnym. Mianowicie u większości z nas, u dorosłego, zdrowego człowieka, w trakcie większości naszych dni tak naprawdę utrzymywany jest bilans zerowy. Dodatni bilans wodny stwierdza się u kobiet w ciąży, głównie i u dzieci. Mianowicie u dorosłego człowieka ten bilans zerowy jest zapewniany między poprzez utrzymanie tak zwanej równowagi pomiędzy płynami, które dostarczamy do organizmu, a płynami, wodą, która jest usuwana z naszego organizmu. Mówiąc o bilansie wodnym, wynosi on około 2,8 litra na dobę. Co to oznacza? Czyli 2,8 litra dostarczamy zewnętrznie i też woda metaboliczna, która jest produkowana w organizmie jako efekt różnych przemian, które zachodzą na poziomie organizmu i 2,8 litra, które wydalamy. Mówiąc o płynach, które przyjmujemy, na tą wartość 2,8 litra składa się zwyczajowa dieta. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że produkty stałe, które przyjmujemy, czy to będą warzywa, owoce, to jest akurat przykład produktów o wysokiej zawartości wody, ale również pieczywo, makarony, one dostarczają nam pewnej ilości wody. I jak obrazują statystyki, no to głównie około litra płynów dostarczane jest z pokarmów stałych. Około 1,5 litra z kolei dostarczamy wraz z napojami. I tutaj oczywiście chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę wśród tych napojów na tą istotną kwestię odpowiedniej podaży wody. I 300 ml to jest tak zwana właśnie woda metaboliczna, która powstaje w wyniku przemian metabolicznych zachodzących na poziomie organizmu. Czyli razem mamy sumę 2,8 litra. I też tą drogą jakby w organizmie produkowane jest 2,8 litra, wydalamy. Jak to się odbywa? Mianowicie około 1,5 litra wydalamy przez nerki w postaci moczu. Również wydalamy płyny w postaci wydychanego powietrza przez skórę oraz wraz z kałem, co daje tą sumę 2,8 litra. Jeżeli mówimy o standardowej sytuacji człowieka, który żyje w warunkach klimatycznych umiarkowanych, cechuje się umiarkowaną aktywnością fizyczną, nie jest chory, nie ma chorób przebiegających z gorączką, nie ma biegunki, nie ma wymiotów, to można przyjąć, że ten bilans tutaj taki zerowy zachodzi. No ale właśnie kwestia, z którą często spotykam się w gabinecie, czy piję odpowiednią ilość płynów. Pacjenci pytają się o takie zagadnienia, pytają się na przykład, czy kawa i herbata może służyć jako nawodnienie. I tak naprawdę odpowiedź tutaj brzmi, że kawa i herbata również powinna być wliczana do bilansu wodnego. Jak pokazują ostatnie badania, w niewielkim tylko stopniu może wykazywać ten efekt taki diuretyczny. Chodzi głównie o teinę, kofeinę zawartą w tych napojach. Niemniej jednak oprócz spożycia kawy i herbaty powinniśmy pamiętać również o tym, żeby tą czystą wodę w postaci właśnie wody, czy to będzie woda źródlana, kranowa, czy to będzie na przykład woda mineralna, żeby tą minimalną chociażby ilość dostarczyć. I takie ilości, które często są zalecane dla osób dorosłych w populacji, to jest między 5 a 8 szklanek wody spożywanych w ciągu dnia.
Kiedy zapotrzebowanie na płyny się zwiększa, mianowicie kiedy jesteśmy w klimacie o wysokiej temperaturze, dodatkowo cechuje się ona niską wilgotnością, to wtedy zapotrzebowanie na wodę ulega zwiększeniu. Ale nie dajmy się zwieść, bo także niska temperatura i przebywanie na wysokich miejscach, na wysokości, także będzie zwiększało zapotrzebowanie na wodę. Ponadto zwróciłabym uwagę na różne stany patologiczne, mianowicie choroby przebiegające z biegunką, kiedy tracimy duże ilości płynów wraz z kałem, ale również wymioty, zwiększają zapotrzebowanie na wodę. W tych sytuacjach nawet powinniśmy zadbać o to, żeby oprócz wody dostarczyć elektrolity, sód, potas na przykład, które będą pozwalały na utrzymanie odpowiedniej osmolarności naszego osocza. Oczywiście aktywność fizyczna będzie czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie. Im więcej się ruszamy, więcej się pocimy, zapotrzebowanie na wodę ulega zwiększeniu. I przykładowo wyczynowi sportowcy potrafią w ciągu dnia tracić wraz z potem nawet 2 do 12 litrów wody. Czynniki, które też warunkują zapotrzebowanie na wodę, to nasza codzienna dieta. Im więcej jemy pokarmów, im wyższe jest zapotrzebowanie energetyczne, tym większe zapotrzebowanie na wodę. I co ciekawe, taki składnik, jakim jest białko, również ma działanie diuretyczne. Czyli im więcej białka spożywamy w naszej codziennej diecie, tym większe powinno być spożycie płynów. Jeżeli chodzi o składnik działający diuretycznie, to nie sposób nie wspomnieć tutaj o alkoholu. Sam alkohol, konsumpcja alkoholu zwiększa zapotrzebowanie na płyny. I tutaj teraz chciałabym jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej kwestii na co dzień, mianowicie czasami pacjenci są już odwodnieni, kiedy jeszcze nie czują tego subiektywnego odczucia pragnienia. A mianowicie w takiej sytuacji, kiedy nie pamiętamy o sukcesywnym dostarczaniu napojów, płynów, może dochodzić do spadku wydolności organizmu, może dochodzić do takiego rozdrażnienia, co często obserwuje się u odwodnionych seniorów, mianowicie zaburzenia koncentracji uwagi, skupienia, brak sił witalnych. To jest taki pierwszy symptom świadczący o tym, że tej wody w organizmie jest za mało. Jak pokazują badania, utrata odwodnienia rzędu 2-3% powoduje spadek wydolności fizycznej ustroju. Odwodnienie rzędu 5-8% powoduje już objawy neurologiczne, z kolei powyżej 8-20% odwodnienia może powodować śmierć. Zwróciłabym też uwagę na takie przewlekłe niedobory płynów, które mamy w swojej diecie, mianowicie sukcesywne każdego dnia niedostarczanie odpowiedniej ilości płynów. Może się to przejawić na takie objawy jak suchość śluzówki, suchość skóry. Oczywiście przyczyn suchości skóry może być wiele, ale dzisiaj w kontekście wody, na pewno jeżeli taka sytuacja dotyczy Państwa albo jest problem z produkcją śliny, powinniśmy też zwrócić uwagę na to, czy ta ilość płynów codziennie przyjmowana jest odpowiednia. Również przewlekłe, ograniczone spożycie płynów może przekładać się na zwiększone ryzyko infekcji dróg moczowych oraz także powstawania kamieni nerkowych. Za mała ilość płynu sprzyja powstawaniu tych związków i odkładania się w kielichu nerki. Jak pokazują też badania, przewlekłe przyjmowanie zbyt małej ilości płynów koreluje też ze zwiększoną częstością występowania raka pęcherza moczowego. I jak pokazują ostatnie doniesienia naukowe, za mała ilość płynów to również czynnik ryzyka rozwoju depresji. Pytanie, czy nadmiar wody również będzie szkodliwy? Mianowicie u zdrowego człowieka, którego nerki dobrze funkcjonują, to można powiedzieć, że nadmiar przyjętych płynów będzie wydalony wraz z nerkami. Ale sytuacja taka, jak na przykład przyjmowanie zbyt dużej ilości płynów, która przekracza zdolności wydalania moczu przez nasze nerki, może sprzyjać obciążeniu organizmu. I przykładowo taka ilość płynu na godzinę, która wpływa na przekroczenie tej górnej granicy, to będzie około 0,7 do litra wody spożywane na godzinę. Oczywiście sytuacja wygląda inaczej przy chorobach, mianowicie niewydolność serca czy niewydolność nerek znacząco często ogranicza przyjmowanie tych płynów, ponieważ nadmiar płynów wpływa wtedy obciążająco na te narządy. Zwróćmy uwagę, że u osób właśnie z obrzękami, kiedy zdolność wydalania moczu jest ograniczona, taka sytuacja ma miejsce u osób z przewlekłą niewydolnością, schyłkową niewydolnością nerek, wówczas ten bilans płynowy musi być ściśle kontrolowany i czasami nawet zalecenia są takie, że nie można przekraczać przykładowo litra płynów dostarczanych wraz z codzienną dietą. Niemniej jednak na poziomie populacyjnym zdecydowanie częściej mamy sytuację taką, która wynika z niedoborowego spożycia płynów, aniżeli z nadmiaru. Drodzy Państwo, dbajmy o prawidłowe nawodnienie naszego ustroju. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, zachęcam do pozostawiania kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału. Zapraszam na kolejny odcinek.